Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dzisiaj o smutnej historii, o polskim błędzie stulecia, o tym, dlaczego Armia Krajowa wspierała żołnierzy Józefa Stalina. Chociaż mija już ósma dekada od zakończenia II wojny światowej i dziewiąta od jej początku, wciąż Polska nie zrobiła rozrachunku z II wojną światową, z jej przyczynami, z jej przebiegiem i z jej skutkami. Jak wiemy z tego, co nas uczyli w XIX wieku Stańczycy, konserwatyści krakowscy, zła historia jest matką złej polityki. To, że na dzień dzisiejszy nie wiemy jako naród, bo poszczególni indywidualni historycy, zorientowani politycy, to jest za mało. Brakuje nam wiedzy w narodzie, co tak naprawdę wydarzyło się złego. Dlaczego w tą wojnę zostaliśmy wplątani? Dlaczego w tej wojnie prowadziliśmy samobójczą politykę? Taką właśnie samobójczą polityką jest polski błąd stulecia, czyli wspieranie żołnierzy Józefa Stalina, jednego z dwóch zbrodniarzy, którzy napadli Polskę w 1939 roku, od 1944 roku. I to nie ma żadnego wytłumaczenia. Kiedy w 1941 roku Niemcy napadły na Związek Sowiecki, to okupacja niemiecka i sowiecka, jej brutalność, jej zbrodniczość, mordy na Polakach, na eksterminacja polskiej inteligencji, polskiej warstwy przywódczej była niemalże identyczna. I trudno powiedzieć, czy na przykład sowiecka była bardziej brutalna, czy niemiecka. Obie działały w tym samym celu. Mało tego, okupanci niemieccy współpracowali z okupantami sowieckimi. W każdym razie, doszło do sytuacji, w której polskie władze cywilne i wojskowe udzieliły pomocy jednemu z okupantów. Kiedy na początku 1944 roku Armia Czerwona weszła na przedwojenne polskie tereny, zapadła niezrozumiała decyzja samobójcza rozpoczęcia operacji Burza, której celem było jak największa pomoc udzielona Armii Czerwonej, żeby jak najszybciej pokonała Niemcy. Tymczasem w interesie Polski było to, żeby Armia Czerwona jak najbardziej wykrwawiła się na wojnie z Niemcami, żeby wyzwolenia Polski, to byłby wariant optimum, dokonały wojska koalicji zachodniej, a nie Armia Czerwona. Tego polskiego zachowania kompletnie nie rozumieli Niemcy. To jest, i tu mówimy o tym, że to zachowanie było, następowało chociaż od kwietnia 1943 roku. Polskie władze wiedziały, że zbrodniczy reżim sowiecki zamordował ponad 20 tysięcy, ponad 22 tysięcy polskich oficerów, urzędników, policjantów, kadrę, elitę przywódczą, po to właśnie, żeby Polskę podbić. Mając tą świadomość i to, że stosunki między Polską a Sowietami są zerwane przez Stalina, ponieważ stanowisko polskie, aby sprawą tego mordu zajął się, wyjaśnianiem jego, zajął się Czerwony Krzyż, zostało potraktowane jako pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych. To nie była operacja Burza, to była operacja samobójstwo. O ile pakt Sikorski-Majski, podpisany w lipcu 1941 roku, który otworzył łagry i więzienia dla większości Polaków, miał sens po to właśnie, żeby ich wyciągnąć, po to, żeby stworzyć armię, która powstała, armię generała Andersa, to późniejsza współpraca z sowieckim okupantem, szczególnie w 1944 roku, zakrawa po prostu na obłęd. Częściowo można to wytłumaczyć, a w zasadzie głównie, może nawet nie częściowo, należy to wytłumaczyć sowiecką penetracją kierownictwa cywilnego i wojskowego polskiego rządu w Londynie i polskiego podziemia. Wiemy o tym, że agentem sowieckim, prowokatorem był ostatni szef Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek. Człowiek, który do tej pory w Polsce otrzymuje ulice, szkoły, place. O tym, kim był, jakie są dowody przeciwko niemu, a są niepodważalne, opowiem w jednym z kolejnych programów. Oprócz Okulickiego,
człowiekiem, który działał na rzecz Sowietów, był również generał Stanisław Tatar. Człowiek, który funkcjonował w rządzie sowieckim w Londynie, polskim w Londynie, na zlecenie Sowietów. On był tym, kto w 1947 roku przekazał część zasobów przedwojennego Funduszu Obrony Narodowej, zbiórki społeczeństwa na budowę polskiego wojska komunistom i wraz z archiwami oddziału 6 sztabu naczelnego wodza uciekł do Polski. Co ciekawe, komuniści wtrącili go do więzienia, wychodząc z założenia, że ze zdrajców się korzysta, ale zdrajców się nie honoruje. Tatar był człowiekiem, który pracując dla Sowietów w Londynie nazywał polskie ziemie wschodnie rakiem, którego należy się pozbyć, bo można. Cenzurował, czyli manipulował depeszami od naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego i do niego. Walnie przyczynił się do tego, że sowiecka prowokacja, którą było Powstanie Warszawskie, doszła do skutku. Bo to on nie przekazywał informacji naczelnemu wodzowi, że jego specjalny wysłannik, który miał zapobiec, którego głównym zadaniem było za wszelką cenę nie dopuścić do wybuchu jakiegokolwiek powstania w Warszawie, generał wspomniany, Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, robi dokładnie odwrotnie. Wiemy też o sowieckich agentach, którzy byli na szczytach służb specjalnych brytyjskich, łącznie ze słynnym Kimem Philby, ale było ich więcej. Mówiło się o piątce z Cambridge. To wszystko dawało Stalinowi wgląd bezpośrednio w politykę aliantów, ale też wgląd w politykę polską politykę. Dość powiedzieć, że ten samobójczy plan wspierania jednego okupanta przeciwko drugiemu nie został zatrzymany po tym, jak Sowieci zaatakowali swoich niedawnych towarzyszy broni Polaków po walkach o Lwów i po walkach o Wilno. Wówczas Polacy zostali rozbrojeni, aresztowani, byli represjonowani. Dlaczego wówczas nie przerwano tej samobójczej taktyki? Oczywiście latem 1944 roku nie można już było wiele ugrać, ale można było tych ludzi uchronić przed śmiercią, przed więzieniem lub w najlepszym wypadku przed zsyłką w głąb Rosji. Polska, tutaj jest ważna rzecz, nie odzyskała niepodległości w 1918 roku na skutek powstania zbrojnego. Polska odzyskała tą niepodległość, bo powstanie, które próbował wywołać w 1914 roku na zlecenie niemieckie w Polsce Józef Piłsudski ze swoimi legionami będącymi na służbie cesarza Austro-Węgier, ta próba się nie udała. Gdyby się udała, to Niemcy wygrałyby szybko wojnę i nie byłoby okazji do powstania niepodległego państwa polskiego. Ta okazja się pojawiła, ponieważ Niemcy i Austriacy przegrali wojnę z Zachodem, z koalicją Wielkiej Brytanii, Francji i Ameryki, a jednocześnie Rosja została podbita przez Niemców i przez Austriaków. To stworzyło okazję do tego, żeby Polska po 123 latach zmartwychwstała. Zapomniano o tym, a to powinien być cel polskiej polityki już od 1941 roku, aby doprowadzić do tego, aby Niemcy pokonały Rosję na wschodzie i jednocześnie przegrały na zachodzie. Tymczasem Polska od 1941 roku prowadziła samobójczą taktykę. Najpierw w ramach operacji Wachlarz, dywersyjnej operacji, zamiast pilnować, żeby te transporty z bronią i żołnierzami bezpiecznie dotrafiały na wschód, to Polska, narażając siebie i swoich obywateli na represje, a przypomnę, że Polacy za każdego zabitego Niemca płacili 100 własnymi obywatelami. Kiedy Wielka Brytania miała terytoria okupowane, to
to absolutnie odrzucała jakąkolwiek formę oporu, na przykład na wyspach na kanale La Manche. Nie życzono sobie żadnej walki z okupantem, czegokolwiek, co może być go prowokować. Anglicy chcieli, i to realizowali, aby niemiecki odwet skupiał się na Polakach, żeby to Polacy podpalali Europę i to oni płacili swoją krwią za zwiększanie angielskich szans na zwycięstwo. W 1941 roku doszło do najbardziej tragicznego mordu w historii Polski, na pewno w historii Polski II wojny światowej, kiedy na polecenie szefa Armii Krajowej, wówczas działającego jeszcze jako Związek Walki Zbrojnej, generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, zamordowano szefa sztabu ZWZ, pułkownika Janusza Albrechta. Winą Albrechta było to, że po aresztowaniu przez Niemców zdecydował się na zwolnienie honorowe w zamian za zaprezentowanie niemieckiej oferty dla Polaków. Ona brzmiała w ten sposób. My się wyrzekamy terroru i wy się wyrzekacie terroru. Po prostu mamy normalną władzę okupacyjną, taką, jaką była władza niemiecka w czasie I wojny światowej. Czyli Polacy nie prowadzą akcji sabotażowych, a Niemcy nie rozstrzeliwują cywilów i nie prowadzą eksterminacji narodu polskiego. Ta oferta została arbitralnie przez Grota Roweckiego odrzucona. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo, co kierowała Grotem Roweckim, że odrzucił najbardziej logiczną ofertę, która po pierwsze mogła przyczynić się do odzyskania przez Polskę faktycznie niepodległości po zakończeniu wojny, ale przede wszystkim na pewno oszczędziłaby życie dziesiątek tysięcy Polaków, jeżeli nie więcej. Dzięki swojej agenturze w Związku Sowieckim, czy sowieckiej agenturze w polskim rządzie w Londynie, Stalin doskonale wiedział, że jest tam frakcja żołnierzy, frakcja polskich patriotów, też pracowników cywilnych, którzy doskonale wiedzą, czym jest zagrożenie sowieckie, którzy domagali się, aby od 1944 roku, kiedy na przedwojenne polskie ziemie weszła Armia Czerwona, żeby traktować ją jako drugą armię okupacyjną. I Stalin, mając pełną wiedzę na temat tych ludzi, izolował ich i naciskał na aliantów, aby ich represjonowali. To, co się dzieje i to, co się wydarzyło, jest o tyle smutne, że pomimo upływu czasu nie następuje żadna refleksja. Nie następuje otrzeźwienie. W każdym razie polski błąd stulecia był spowodowany przede wszystkim agenturą sowiecką w polskim podziemiu i w rządzie w Londynie. To były dziesiątki osób, które dzisiaj, jak generał Okulicki, wciąż są honorowane, chociaż działały na rzecz sowieckiego okupanta. Nieprzepisanie tej historii powoduje, że nie rozumiemy, co takiego naprawdę się wydarzyło. Bo na zdrowy rozum, jeżeli ktoś napada nasz dom, dwóch bandytów i gwałcicieli, to dali Bóg. Dlaczego wspieranie jednego przeciwko drugiemu ma być na naszą korzyść? Na zdrowy rozum powinniśmy byli prowadzić politykę taką, aby dwaj bandyci wykrwawili się maksymalnie, walcząc ze sobą. Niestety, prawda o sowieckich agentach w rządzie w Londynie, w polskim podziemiu
Akoski nie przebiła się. I to jest powodem tej zakłamanej historii. Za chwilę będziemy świętować 78. rocznicę samobójczego powstania warszawskiego bez żadnej świadomości, że była to po prostu jedna z najlepszych operacji sowieckiej bezpieki, sowieckiego wywiadu, który doprowadził do tego, że Polacy, polskie elity wykończyły się same bez udziału większego Sowietu. I to jeszcze rękami niemieckimi. W sposób walny, pomagając utwierdzić na dekady władzę sowiecką w Polsce. Polski błąd stulecia musi być przyznany i rozłożony na czynniki pierwsze. Bez zrozumienia, że operacja Wachlarz, uderzająca w niemieckie zaplecze frontu sowieckiego, a następnie kompletnie już oderwana od rzeczywistości, akcja burza, w której rząd polski kazał wspierać rząd wrogi, sowiecki, nieuznający rządu polskiego w jego działaniach nad szybszym zwycięstwem, oszczędzając krwi Sowietom i płacąc krwią polskich patriotów, no to, że taka prosta analiza, którą ja tutaj zaprezentowałem, nie jest obecna w podręcznikach, jest nieakceptowalne, niezrozumiałe, jest po prostu dowodem tego, że niestety jako naród wciąż jesteśmy głupi i tkwimy w ciemności. A jak wspominałem, zła historia, fałszywa historia jest matką złej polityki. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ten materiał dał Wam do myślenia. Ja zapraszam do subskrypcji kanału i udostępniania tego materiału jak najszerzej. Obiecuję właśnie, że teraz z okazji rocznic, które się zbliżają, sowiecką kontrolą nad polskim podziemiem zajmę się bardzo wnikliwie. Państwu polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. To jest najnowszy numer, piąta kolumna Putina o terenach, które wyzwoliły się z sowieckiej okupacji, z rosyjskiej okupacji po upadku Związku Sowieckiego ponad 30 lat temu. Ale Rosjanie tam wciąż są. W jaki sposób kontrolują te podbite terytoria kiedyś? W jaki sposób próbują odbudować imperium? Tego wszystkiego historia może nas nauczyć, ponieważ Rosjanie prowadzili długofalową politykę względem terytoriów podbitych. Dziękuję.